Cześć Jacek. Siemasz. Co robisz? Uskuteczniam jakieś... Grzebiesz coś? Grzebię, no. Przy autach? Czyżby to było moje autko? A no jeszcze chyba nie. To Audi Q7 Jacek sprowadził ze Szwajcarii. Wyprodukowane zostało w 2007 roku. Pod maską zainstalowano silnik o mocy 326 koni i pojemności 4,2 litra. Do tej pory auto pokonało 254 tysiące kilometrów. Jak pierwsze wrażenie? No, powiem ci, że postarałeś się. Znowu mnie zaskoczyłeś. Z oryginalnym przebiegiem, no i silnik, Marcin. 4,2. 4,2 TDI. Dobrze, no. Bardzo dobrze. No jest tak, powiem ci. Proszę. Tu musimy zobaczyć, co się proszę. Dzieje. Proszę, no i co? Tak, trochę tak, tam przetoknąłem delikatnie. Tak? No. Równy samochód, wersja S-Line. Wiesz, o co chodzi? Wybacz mi, Marcin. Wybaczam ci, oczywiście nieposprzątany. No ale słuchaj, co nieposprzątany? Ale to już wiesz, to już... Przebieg masz 254 tysiące kilometrów, 548 przejechane. I zobacz teraz. I teraz słuchaj. No i co? No, o to chodziło. Wiesz, o co chodzi? Bo rozumiem, że hak ma. Ma hak, masz nagłośnienie Bose, masz czarną podsufitkę, wersja S-Line, 2007 rok, masz automatyczną klapę. Hak jest, tylko wiesz co, jest schowany. Zdemontowany. Tak, okay, schowałem okay. Go. Zobacz, masz takie o. No zniszczona nie jest, tylko nie było jakieś jak zniszczone, stargane no. Samochód. Trzeba po prostu sprzątnąć tylko i tyle, no. Roletki są. Roletki. Miały być. No. No ale chodź do pieca z przodu, chodź. No. Chodź do pieca. Zobacz piec, Marcin. No fajnie. Ile to ma koni? Ponad 300. Ponad 370 to koło. Nie, 326 albo 336. Fajnie by było, jak był polift, no tak, ale to tak, ciężko, tak. Wiesz, ciężko znaleźć. Wiesz, pojeździmy, będziemy szukać polifta. No tak. SQ pewnie. Nie zajeździsz jej. Nie? Nie. No wsiądź sobie do środka. O. Nie ma płynu do spryskiwaczy. No ale... I czek się pali, Jacek. Czek się pali, wiesz co, muszę podłączyć pod komputer, sprawdzić, ale to jakiś drobiazg prawdopodobnie, wiesz? Może spraw w trakcie jazdy, sprawdzimy. No na pewno, silnik, na pewno w trakcie jazdy czek nie zgaśnie. No wiem, no to oczywiście, wiesz, dobra, musimy to zająć. Nie, no sprawdzimy, przejedziesz się, wyślesz sprawdzisz, zobaczysz. Tego czeku, co ewentualnie, wiesz, tak, wynikło i tak to, dalej, nie? To drobiazg. Dobra. No ale powiedz mi teraz, ile miałby kosztować? 65. Oczywiście brutto. Nie, no zrobię ci dobrą cenę. Myślę, że w granicach 50 tysięcy. 50 tysięcy? No. Bo nie wiem, czy jechać w ogóle, wiesz, na razie. Nie, no koło 5 dych powinniśmy się zamknąć. Tak? No. Ale rozumiem z tym wszystkim... Tak, no zrobimy jeszcze serwis olejowy. Serwis olejowy, to o, wszystko. Czek. No to możemy jakaś jechać. Jakaś żaróweczka, jakiś płyn do spryskiwaczy. To wstępnie możemy jechać. Chcesz jechać? Jedziemy w tą mgłę. W mgłę? Jedziemy w tą mgłę. Chodź. W mgłę. Jedziemy w mgłę. Nie dosyć, że zimno, mgła, wieje, ale musi wiać. Musi wiać.